Hejka kochani, witamy się z Wami. Zaraz zaczynamy naszą wieczorną rutynę. Naszą wieczorną rutynę zaczniemy od tego, że musimy jechać po siostrę Kacperka, czyli po Wiktorię, tak Kacperek? Musimy jechać zaraz po Wikusie, tak? Ale zaraz musimy posprzątać najpierw ten bałagan, zanim wyjedziemy. No dobra, to co, Kacperek, sprzątamy? Mhm. O, taki bałagan fajny musimy posprzątać. Testujemy z Kacperkiem, znaczy bardziej Kacperek testuje nowe pieluszki Puffis, które mają bardzo fajne grafiki i chyba są wygodne. Na pewno są bardzo wygodne, słuchajcie, dla mnie, bo się bardzo łatwo zakładają jak majteczki, a taki dzieciaczek, który już jest w takim ruchu jak Kacperek, no to raczej ciężko jest o zmianę pieluszki. No ciężko jest o zmianę pieluszki, a przy takich jest dużo łatwiej, bo się tylko je nasuwa szybciutko i dzieciaczek może dalej iść i psocić. Oprócz tego, że mają takie fajne, śliczne grafiki, to mogę już Wam parę słów na temat tych pieluszek coś niecoś powiedzieć. Pieluszki są strasznie mięciutkie, naprawdę, one są takie mięciutkie, one w ogóle mają w sobie bawełnę, więc to jest super. I takie, no czuć, że one są takie delikatne i z tego, co też jeszcze zauważyłam, one są tutaj wszędzie takie mięciutkie, przez co już widzę, że nie ma żadnych takich, wiecie, otarć na skórze, co jednak przy zwykłych pieluszkach czasami one się zdarzają, jak tam gdzieś źle jest ta rzepa zapięta. No ale dobra, więcej powiem Wam pod koniec tego filmiku. Nasza wieczorna rutyna zaczyna się od tego, że musimy odebrać Wiktorię ze szkoły i w zależności, czy jestem to ja, czy Marek, i też w zależności od tego, czy Wiktoria ma akurat zajęcia pozaszkolne albo czy ma taekwondo, no to tutaj zależy właśnie, jakie są nasze aktywności. Jeżeli ma taekwondo, to jedzie z Markiem na te zajęcia, a jeśli nie, to wybieramy się na spacer, na rower. Jak widzicie, każdy ma jakieś swoje różne atrakcje. Jak widzicie, Kacperek ostro już zaczyna chodzić. Wikusia teraz ostro zaczęła jeździć na rowerze, z czego się bardzo cieszymy, że tak szybko udało jej się tego nauczyć. No i też tutaj możecie zobaczyć, jaki Kacperek ma już mocne swoje zdanie. Ja mówię, że jedziemy w tą stronę, a on nie, nie, on chce w tą właśnie. Czasami dołącza do nas też sąsiadka, bardzo fajna koleżanka Wiktorii, i ona też z nami idzie na spacer, a tak jak dzisiaj akurat Wiktoria poleciała do niej się trochę pobawić, a my z Kacperkiem i z Orio troszeczkę się tutaj powygłupiamy. I oczywiście Kacperek nigdy nie zapomina o piesku, żeby dać mu trochę czułości. Kiedy ja zaczynam robić obiad i Wikusia jest już w domu, odrabia lekcje. Później oczywiście bawi się ze swoim bratem i tak się właśnie nim zajmuje. Słuchajcie, to jest super pomoc z jej strony. Tu jak widzicie, Kacperka ulubiona zabawka, którą Wam już chyba nieraz pokazywałam. Kiedy Marek też już wróci z pracy, z chęcią tutaj uczestniczy, prawda, w zabawach dzieci. Kacperek bardzo lubi oglądać książki z tatą, no i spędzać tak sobie razem fajnie czas. Kochani, robię właśnie obiad, w międzyczasie Kacper tam się ogarnia z Kacperkiem, Wikusia poszła do sąsiadki. Kacper z Kacperkiem się ogarnia. No, a nam przyszła paczka od dziadków, od rodziców Marka i zobaczcie, jakie śliczne rzeczy na walentynki chyba dziadkowie zamówili. Jeden niestety misiek nam pękł i tutaj jest kocham cię Kacperek, a na drugim jest kocham cię Wiki. No śliczne prezenty dla dzieciaczków, na pewno im się będą bardzo takie pierniczki podobać. Przyszła też nowa zabawka od dziadków dla Kacperka, ale fajne, Kacperek uwielbia piłki, a tato już jest w ogóle superancka i gada po polsku, co najważniejsze. No bo wiecie, po angielsku to mamy zabawek, mamy mnóstwo, a to jest takie fajne, że... O, i już Kacperek ogarnął wszystko.
W tle słyszycie muzykę z Aladdina. Bardzo lubimy słuchać. Now what's in here? No zobacz. Oh. Fajne, co? Are these cookies? No. A zobacz, jaki ten. Pokaż wianek. Wow. Oh, I wanted another one of these. No, chciałaś te, co? Gosh. Where's the pens? A to są książki, jak rysować, zobacz, Mikusia. Whoa. Żebyś rysowała tak realistycznie. Fajne? Yeah. Fajne, co? Cieszysz się? I like the pen. I like the pom-pom. Fajne, co? Ale fajne. I Kacperek już je obiadek. Obiadokolację w sumie można powiedzieć. My jemy taki właśnie późny obiad. I ziemniaczki ulubione Kacperka. Mmm, niam. Kto lubi tak bardzo brokuły? Ja. Kacper woli bardziej kalafiora, a ty bardziej brokuły, nie? A już jest tata i wszyscy fajnie sobie jemy. Następnie czas na kąpiel. No i oczywiście w kąpieli musi być dużo fajnych zabawek. Moje dzieciaki uwielbiają się bawić w wodzie. Czy to są zabawki świecące, czy na przykład takie pianki, które tutaj widzicie, które bardzo fajnie przyklejają się do ściany za pomocą samej wody. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale bardzo fajne zabawki, bardzo moje dzieciaczki je lubią. Wracając do pieluszek, to muszę wam powiedzieć, że mają bardzo fajną opcję takiego jakby składania i wyrzucania na taką jakby taśmę klejącą, czego nie widziałam w takiego typu pieluszkach tych majtkowych. Zawsze z tym jest problem, jak to później wszystko wyrzucić i razem zebrać do kupy. Zanim jeszcze Wikusia wskoczy do brata do wanny, musimy wyczesać mocno włosy. Czasami są dni, że po prostu musimy je umyć, ale tak jak dzisiaj robimy po prostu warkocza, spinamy włosy, no i zabawa z siostrą jest najlepsza. Tutaj też możecie zobaczyć zestawy takie właśnie do pielęgnacji dzieciaczków do wieczornej rutyny, mycie zębów przede wszystkim. I kiedy Marek przychodzi do dzieci, bawi się z nimi i je po prostu kąpie, ja mam wtedy czas, żeby przygotować pokoje dzieciaków, więc zaczynam od Wiktorii pokoju, kończąc na pokoju Kacperka. Następnie przychodzimy wszyscy do Kacperka pokoju. Czasami jest tak, że ja Kacperka ubieram, prawda, szykuję do spania, a czasami jest tak, że robi to Marek. Wikusia w trakcie czyta mu troszeczkę książki, ale powiem wam, że on już jest taki śpiący, że od razu już chce iść do spania, więc zawsze z mamą zasypia. Jak Kacper pójdzie spać, to my sobie tutaj razem, co? Świrujemy. Yeah. You still... Ja wtedy mówię, poczytaj mi, mamo. I Wikusia mi czyta książkę. A później idziemy już do niej, do pokoju. I po prostu Wikusia momentalnie zasypia. Kochani, chyba każda mama i każdy tata mnie teraz zrozumie, że przy wieczorze ja po prostu padam jak mucha. O niczym innym nie myślę, tylko o tym, żeby zaraz po prostu zmyć wszystko z siebie i zagłębić, zanurzyć się w czeluściach łóżka. No ale tak na poważnie to tak, kochani, to już jest koniec naszej wieczornej rutyny. Wiecie, ta rutyna nie zawsze tak samo wygląda, chociaż jeżeli chodzi o wieczorną rutynę, to ona jest raczej taka sama,
Inaczej trochę wygląda nasza poranna rutyna, ale to jak będziecie chcieli zobaczyć, to po prostu zostawcie łapkę w górę, wtedy Wam nagram, jak to teraz u nas wygląda. No i jak widzieliście, dzisiejsza wieczorna rutyna była bardziej moich dzieci niż moja sama, więc może kiedyś Wam też nagram, co ja później wieczorem po prostu robię, kiedy dzieci pójdą spać. A robię tego dużo, czasami chyba za dużo, no ale trzeba takie rzeczy robić. No i tak na koniec jeszcze podsumowując, na pewno się będziecie pytać, jak wypadły pieluszki. Więc już teraz wiem, że są na pewno bardzo wygodne dla Kacperka, fajnie się razem z nim jakby przemieszczają, co jest dla mnie bardzo ważne właśnie teraz w tym momencie wzmożonego ruchu. Strasznie milutkie w dotyku i wydaje mi się, że też milutkie do ciałka, bo nie było żadnych otarć, nic z tych rzeczy. Fajnie też chłoną, co też jest super, więc jak najbardziej to wszystko, co dobra pielucha powinny mieć, to mają. No dobrze, kochani, ja już się teraz z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaczki.